Witajcie, moi drodzy. Lands of Lore, Throne of Chaos. W poprzednim odcinku nieudana próba odzyskania rowinu prawdy. Wszystko rozwalone w tym dworze. Roland nie żyje, a ja dostałem tarczę i buty. Także spoko. Hello. Are you going north? I had a writ from the king, but the other clerk kept it. May I still ride? Sorry. 100 crowns per passenger. Oj, Michael. Trzeba było się upomnieć, kurczę, ale teraz musisz płacić. 100 za osobę. No, na szczęście mam sporo kasy. Ciekawe, co by było, jakbym... chociaż w sumie nie, no. Jakbym wszystko tam wykupił, co by tylko się dało w tamtym sklepie, to i tak bym miał więcej. Tak to specjalnie zrobili. No nic, trzeba zapłacić. Jej, płyniemy znowu, będziemy żygać. No cóż. No i z powrotem w tym wspaniałym lasku, w którym są dziki. I fajna muzyczka. Teraz możecie ją usłyszeć w dobrej jakości. O, tutaj będę mógł... Dobra, zostaje na razie wszystko spokojnie w swoim ekwipunku, ale u Wiktora będę mógł posprzedawać nareszcie pewne graty niepotrzebne śmieci. O, tutaj do Gladstone. You may pass. What tidings bring you from the Southland? Dobre wieści. Posłuchaj. The Dark Army has stolen the ruby. I must tell King Richard. His Highness is resting in the throne room. Ten pan to chyba musiał coś pić z takim głosem. Mute. No dobra. A zaraz, ja miałem do Wiktora jeszcze przy okazji odwiedzić go. Jeśli jest. Nigdzie się nie ruszył, cały czas robił tego swojego miecza. Yep. Sprzedam ci sandały. Ile byś chciał za sandały? 5. No dobra, ale w sumie to i tak... Oczywiście... Wiecie co? A dobra, nie, sprzedajesz. Bo ja bym wszystko wolę mieć napoje uzdrawiające. Popatrzcie. Ja naprawdę nie wiem, do czego ten topór służy. Także jak, jeśli nawet ktoś mi odpisze, to już będzie po fakcie, bo ja już go sprzedałem właśnie teraz. Ciekawe, za ile to można by sprzedać. No, pff. To jest dziwne, nie wiem, czy nie błąd w grze, bo to jest bardzo przydatna rzecz. Na pewno nie jest warta tylko jedną koronę. Natomiast to mi jest zupełnie potrzebne. Mace. O, ciekawe, maca kosztuje... Znaczy, można sprzedać po takiej samej cenie, jaką można kupić. To nie wiedziałem, czyli w sumie tutaj nie ma straty przy sprzedawaniu w tej grze. A ta szabla? A wiecie co? Zatrzymam sobie, ponieważ w sumie to mogę jedną macę też zatrzymać. Bo zawsze mieć warto jakąś jedną broń, wydaje mi się, tak żeby w przypadku, kiedy na przykład napotkałem przeciwnika, który potrafi nas rozbroić, no nie, tak jak te jaszczury. Warto mieć jakąś jedną broń. No popełnię tutaj błąd, nie pomyślałem. Może sobie jakoś poradzę, ale do tej pory chyba jeszcze znajdę jakieś tam lepsze broni może, więc... I sztylety zawsze mam. Nimi też można walczyć, bardzo kiepsko, no ale... Tyle. Szkoda, że nie ma drugiego miecza. Kupiłbym sobie za 125. Teraz to już... To nic, mógł na 3 kupić. Chociaż 3 by mi nie były potrzebne. Dobra. No tak, to do sali tronowej. Do you have the Ruby of Truth? The ruby has been stolen. I must see King Richard. Go in at once. O, rzesz! You cannot stop me. I found the mask. My warriors have the ruby. And this realm will soon beg for mercy beneath my heel. Postpone your celebration, hag. I will not permit this travesty. Dzielna. Moja koleżanka. Charmer threatens me. Dobrze. Dołóż jej. You, Dawn, will be the first to grovel at my feet. Co ona zrobiła królowi? O, niedobrze to wygląda. He still lives. But we have no antidote, and he sinks deeper by the minute. We must now channel all of our magic into a protective shield. Teraz będą robić pole siłowe, które będzie chronić, jakby zamrozi króla.
This shroud will prevent any further action of the poison and protect Richard until the cure can be located. Czyli król został zatruty, no to wygląda. A to pole siłowe jakby zatrzymało postęp trucizny, dopóki nie znajdziemy jakiegoś lekarstwa. Będzie tutaj zamknięte, można powiedzieć. I widzimy tutaj kolejnego właśnie przedstawiciela tej rasy, Tomgok. Porozmawiamy z każdym po kolei, najpierw z tobą. Oh, my potions are for naught. No właśnie, nie postarałeś się, panie. This is indeed Gladstone's darkest hour. Tutaj mamy... I don't know about you people, but I'm going down to the Urbage Mines nowego... and get to the bottom of all this mask business. Come now, pana. Paulson. Do not be so rash. The Urbage Mines are where Scotia found the mask. The Dark Army is surely swarming all over that place. Well, I just won't sit here on my backside while that wench has her way with the whole countryside. Tak, o imieniu Paulson, który chce się wybrać do tych kopalni, gdzie ta podła wiedźma Scotia wydobywa, znalazła właśnie ten artefakt, który był w Introduction, który się nazywa, kurde, zapomniałem, jakaś maska. I on chce się tam wybrać. Pomimo tego, że Dawn, bo on tak ma na imię, mówi mu, że to będzie niebezpieczne, skoro tam grasuje prawdopodobnie spora grupa albo armia właśnie Scoci. Szambelon. Manage it? Ja jemu nie ufam od początku. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. I z tobą porozmawiam. Hello. We have not met. I am Bakata, Dawn's apprentice. Coś więcej, Bakata? Really, quite bad manners violating the king's castle. I do wish Dawn would permit us to mount some sort of counterattack. Ma taki akcent, którym się kojarzy z Sean Connery. Coś powiedz jeszcze? Really, quite bad manners violating the king's castle. I do wish Dawn would permit us to mount some sort of counterattack. Tyle, także... Cóż, prawdopodobnie następnym we zdaniem. We will need your help, Michael. We must ask that you visit the Droracle. Perhaps he knows a cure for Richard. Właśnie. The who? And where is it? Do you know Timothy? Unfortunately, Timothy's services are needed here. Bakata will join you in Timothy's stead. Well then, I will meet up with you later, Timothy. I'm familiar with the path to the Droracle. I would be honored to join you on your quest. Farewell, Michael. You had best hurry. Do not grieve at our separation. Bakata is a good man and will be an asset to you on your journey. Your time has come, Michael, to walk the paths of magic. This mystic album will hold the spells that you acquire. Practice and learn to use it well. Super. Dużo się dzieje, chciałem powiedzieć. Po pierwsze, Timothy zostaje poproszony, żeby został w zamku. Będzie tutaj pomagał. Po drugie, dostaje magiczną książkę. No w sumie to wygląda jak zwój. Ale w końcu umiem czar leczenie. To jest normalnie najważniejszy czar w grze. Po trzecie, pojawił się kolejny bohater, Bakata, który jest niesamowity, bo oczywiście, jak widzieliście, ta rasa ma cztery ręce, co oznacza, że można mu dać do jego łap dwie bronie i dwie tarcze. Także Bakata naprawdę wymiata w walce nieraz. A co ciekawe, on jest tak naprawdę naturalnym magiem bardziej. On jest tak naprawdę ćwiczony w magii, ale doskonale nadaje się do walki wręcz. Doskonale jest po prostu świetnym wojownikiem, tylko trzeba go wyszkolić na... No będę nim bił sporo. No i też czarowa oczywiście. Także szykuje mi się taka jak na razie grupa wojowników magów. Znaczy ten Michael to nie będzie za bardzo wymiatał w magii, ale będę nim próbował, nie? Dojść na drugi poziom, może na trzeci mi się uda poziom magii. Zobaczymy, jak to będzie szło. No dobra. Wydaje mi się, że zrobię tutaj sobie przerwę. No w sumie kurde i teraz jeszcze raz... chociaż mam szablę, to... przynajmniej tyle dobrze. To się przydało, że jej nie sprzedałem, ale mogłem jednak tą macę sobie zostawić. Żałuję tego. No w sumie mogę ją z powrotem kupić na tyle samo. Nie wiem, zobaczę. Zrobię sobie tutaj przerwę. Aha, no i co ważne, jakie dostaliśmy nowe zadanie. Mamy iść do Droracle, czyli można powiedzieć, że to taka wyrocznia
taki stwór, taka istota, która zna odpowiedź na każde pytanie, albo coś w tym stylu. I idziemy się tam, udajemy się tam po to, żeby zapytać go o eliksir, który może uzdrowić króla. I to by było tyle w tym odcinku. Tutaj sobie zrobię przerwę, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mamy nowego bohatera, wymiatacza, a Timothy zostaje w zamku. Na razie.